Cześć, siemano, siema, z tej strony GL Bartolini. No, mamy żniwa rzepakowe, powiem wam. Mamy godzinę chyba 22:20. Kończymy już ten kawałek. 6 hektarów w jeden dzień. Do samego końca chcemy, bo tego, żeby jutro już talerzować. Jakby się dało, ale nie wiem. Sztywna przyczepka siwa i Zetor Proxima z turem sobie stoi już, z dużą klem pojechał, dał radę. Jutro będzie on talerzował i wapno będzie 40 już się bała i to. Ale tego nie będę nagrywał, bo mi się nie chce. A że 6 hektarów w jeden dzień, to już jest super dla takiego bizona. Chcemy skończyć dzisiaj, bo przed deszczem. Jak burza przyjdzie albo deszcz, to nie ma co. Dobra, ja będę kończył. A no co wam tu powiedzieć? Drogę objął kupa, równiała przeszła, drogę już tak rozrównali, zerwali 20 cm czy 30 mm. Zetor tu jest fajny, ładnie jeździ. No kurde, jest problem z tymi postojówkami, mam mijaniami, lampami, ze światłami w ogóle problem, coś tam. Klawisz ma prąd, ale coś tu się pieprzy z lampami, do lampów nie chcę dojść. Nie wiem, co może być przyczyną. Dobra, tu bizonek kosi. Ja będę kończył, bo się tu błyska się, kurde. Się błyska. Na razie, cześć. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.